Biblioteka Raczyńskich jest organizatorem festiwalu Frazy, festiwalu słowa w piosence. W tym roku po nagrodzie literackiej dla Dylana wydaje się to oczywiste, ale festiwal powstał zanim nagrodzona Dylana. Jaka myśl mu przyświecała? Dla biblioteki najważniejsze są słowa. Bez względu na to, czy one są zapisane, wypowiadane, wyśpiewywane, one są sposobem komunikacji. Biblioteka jest miejscem komunikacji między człowiekiem a człowiekiem i daje te szanse komunikowania się z tymi, którzy już nie żyją, już nie istnieją, wydawałoby się, a zostają w swoich dziełach, zostają w swoich książkach. A zatem ta próba spojrzenia na słowo w piosence, która jest niezwykle ważnym elementem kultury popularnej, wydawała nam się warta uwagi i warta wysiłku. Również dlatego, że przecież dobre piosenki odnoszą się do innych tekstów, cytują czasami innych autorów, a czasami sami rozmawiamy ze sobą pewnymi frazami z piosenek, w związku z czym wydawało nam się, że to będzie dobra forma pokazania biblioteki, Biblioteki Raczyńskich, instytucji, która ma już lat prawie 200, jako nieustająco młodej, a na pewno nieustająco młodej duchem. Czyli intertekstualność w piosenkach i interkulturalność Biblioteki Raczyńskich. Takie nasze przenoszenie się w czasie, sięganie do przeszłości, bycie w teraźniejszości, żeby próbować kształtować to, co jest jeszcze przed nami. Festiwal Frazy, ulubiona fraza pani dyrektor. Nie wiem, czy ona jest do końca cenzuralna, ale ponieważ pochodzi z piosenki znanego twórcy, przynajmniej w pewnych gronach, że się tak wyrażę, pozwolę sobie ją zacytować. Modlitwa modlitwą, a tu trzeba brzytwą albo jeszcze gorzej sprężynowym nożem. Kto z Państwa wie, kto jest autorem? Gratuluję, a kto nie wie, odsyłam do internetu, myślę, że można znaleźć. Albo do biblioteki. Nie jestem przekonana, że dzieła tego autora zostały ujęte w formę książkową. Ale można, jest internet. Można sięgnąć do płyt, dlatego że tam są książeczki i w tych książeczkach na pewno jest to wydrukowane. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.